O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu, marka NYX Professional Makeup. Witajcie w finale Makeup Influencer Academy, jedynego show, w którym mogliście towarzyszyć 12 beauty influencerom walczącym o 25 koła. Za nimi seria szalonych challenge'y, które sprawdziły ich kreatywność, przetestowały umiejętności i granice i pokazały ich prawdziwą twarz. W każdym odcinku oceniało ich nasze pro jury wraz z mega gościem specjalnym. Po każdym odcinku najsłabsza dwójka musiała się pożegnać z udziałem w rywalizacji. Najlepsi przechodzili dalej i dziś walczą w finale. Śledźcie ich niesamowite historie. Zobaczcie ich kosmiczne kreacje na kanale MTV. Dziś sprawdźcie, kto zgarnie nagrodę główną. 25 tysięcy złotych od NYX Professional Makeup i sesję do kampanii dla kokolita.pl. Jesteście gotowi? To co? Zaczynamy! Po dosyć nieoczekiwanym ostatnim odcinku nadszedł wreszcie ten dzień. Dzień wielkiego finału. Przed Wami ostatnie już wyzwanie, challenge finałowy, także teraz opowiem Wam co nieco o naszym jurorze specjalnym. Hi everyone, it's Mimi Choi here. I'm a professional makeup artist known for my trippy illusion creations. Congratulations for making it this far in the competition, but you still got one more challenge to get through. You guessed it. For your final challenge, we want to see you create a unique illusion makeup inspired by The Wizard of Oz. So, what's illusion makeup? Well, illusion makeup is art on your face or body that tricks the eyes of the viewers and produces a false impression of reality. This type of makeup distorts your senses and can stir up all sorts of emotions and feelings. It's an art style that can creep you out, make you laugh, confuse you, or even make you feel dizzy. For your final challenge, you have 4 hours to show off your creativity and skills. I can't wait to see what each one of you come up with, and I'm sure I'm going to be blown away. Best of luck and have fun. Jak widzicie, poprzeczka została zawieszona naprawdę bardzo wysoko. Ale spokojnie, macie też rekordowe 4 godziny na wykonanie tego zadania, także bądźcie kreatywni, zainspirujcie się światem czarnoksiężnika z krainy Oz. W ręku mam 3 koperty z imionami bohaterów. Proszę. Niebiesko. Niebieska, dobra. I żółta. Dla szary rywal. Strach na wróble. Tchórzliwy lew. Jak się z tym czujecie? Dobrze, nie wiem. Dziwnie. Mieszanie, dziwnie. Co macie w głowie teraz? Totalnie się tego nie spodziewałem. No, ja też. Pamiętacie, że trzeba wykorzystać iluzję w makijażu. To jest bardzo istotne, bo liczy się nie tylko czas, precyzja, czystość wykonania, ale właśnie uwzględnienie tego aspektu. Ale co więcej, mam dla Was też niespodziankę, ponieważ zaproszę teraz do nas zwycięzcę pierwszej edycji Makeup Influencer Academy. Arno Gil, wizażysta, fryzjer i beauty influencer. Zwycięzca pierwszej edycji Makeup Influencer Academy. Wygrana w programie otworzyła mu furtkę do kariery profesjonalnego wizażysty, a także fryzjera w warszawskim salonie Glam House. Swoją pasją do makijażu Arno dzieli się ze swoimi obserwatorami na Insta już od 4 lat. Jego pracę wyróżnia niezwykła precyzja i dbałość o najdrobniejszy szczegół. Makijażem i sposobem bycia wyraża nie tylko swoją osobowość, ale również poglądy. Jest aktywnym orędownikiem wolności człowieka. Na Insta możecie znaleźć go pod nazwą Arno Gil. Hejka kochani, bardzo się cieszę, że zostałem dzisiaj tutaj do Was zaproszony. Szczególne gratulacje dla top trójki, trzymam za Was kciuki, w szczególności, że zadanie dzisiaj nie jest łatwe. Również się cieszę, że mam okazję Was oceniać, dlatego jestem z Wami tutaj dzisiaj cały dzień i służę moją dobrą radą.
Myślę, że jak wszyscy byliśmy w ogromnym szoku, że Mimles będzie dzisiejszą jurorką. Obserwowałam Mimles już dużo wcześniej, więc wiem, że jej iluzje zajmują od 8 do 12 do 15 godzin. I jest osobą, która tak naprawdę do internetu bardzo dużo wniosła, jeżeli chodzi o tą tematykę, no i jest tak naprawdę mistrzynią. Temat jest naprawdę turbo trudny. Wszyscy jesteśmy w wielkiej czarnej... Kochani, wiem, że emocje sięgają zenitu. Pozwólcie, że po raz ostatni przedstawię wam nasze szanowne jury. Dzisiaj wyjątkowo w czteroosobowym składzie. Martyna Dziubek z NYX Professional Makeup. Michał Gorywoda, nasz makeup artist i influencer. Cały czas wirtualnie będzie z nami również mistrzyni iluzji, Mimi Sho. Będzie komentować i obserwować wasz progres. I oczywiście zwycięzca pierwszej edycji Makeup Influencer Academy, Arno Gil. Na to zadanie macie dokładnie 4 godziny i do dyspozycji wszystkie kosmetyki. Przygotujcie się. Czas start. Dzisiejsze zadanie rozumiem tak, że będziemy musieli po prostu zainspirować się czarnoksiężnikiem z OS, jedną z postaci. Ja się w ogóle nie czuję z tym zadaniem. To jest Armagedon jakiś po prostu. Jestem bardzo podekscytowany, jednocześnie troszeczkę przerażony. Ale się cieszę. Niesamowicie się cieszę. Myślę, że się będę długo płakać po prostu. Wiem, że tchórzliwy lew wypił napój, który dał mu odwagi. Wylosowałam Marszanego Drwala i w życiu nie robiłam iluzji. Mam stracha na wróble, z czego się poniekąd cieszę. Z moim łysym łbem i moją dosyć kościstą twarzą dam sobie z tym radę. Mój makijaż będzie w pomarańczowo-fioletowych kolorach. Dodam na pewno oczy lwa i rozświetlę to jakoś. Hey Mimi, here we have Martin. Yes, I decided to do my neck, like I'm gonna be tied here. Oh, so I wanna, yes, I want to make this illusion of like really skinny neck. I think I wanna do a hole in my head, like a black hole, just because he didn't have a brain. I just thought that might be fun, so it's not gonna be one illusion, I just wanna like play with it and maybe do some fun stuff. Kaya, you're doing Cowardly Lion, right? Yes. Yes. Hi, Kaya. I see that you already started. Yes, I did. I will have my half face lion and another just my face. I really can't wait to see what this looks like. It could be a very interesting concept. Yeah. Having a hybrid lion and human face. I hope so. I'm gonna do like poison here because the lion in the movie, he drink it and he's like very confident and not sad anymore. Elisa is ready for conversation. Hi, Elisa. Hi. What is your character? It's Adin Woodman, and I wanna do half face of a silver and the other half like my basic face, and I wanna do some screws over. Kind of like a metallic robotic kind of yes. look, right? Yes, something like that. That's nice. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu, marka NYX Professional Makeup. O profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii dba sponsor główny programu, marka NYX Professional Makeup. Witajcie po przerwie! Cztery godziny na zadanie, jak zamierzasz dysponować czasem? Na razie robię sobie to, co jest największe. Chciałbym, żeby była iluzja, ale żeby to też było troszeczkę takie nieoczywiste.
Kaja, powiedz nam, jak ci idzie. Że zrobiłam już bazę, teraz zaczynam ze szczegółami. Na razie skupiam się na tym obszarze. Pamiętasz o tym, żeby utrwalać te farby w międzyczasie? Teraz wszystko utrwalam i myślę, że to nie będzie już takie chaotyczne jak wcześniej. Eliza, jak ci idzie? Statycznie. Na razie staram się skupić na tych elementach, które wiem, że muszą być najbardziej dopracowane. Jak długo jeszcze będziesz kończyła tutaj ten element? Już kończę. Okej, okay, teraz zajmiesz się czym? Wyrysowaniem sobie tutaj linii tego, jak ma wyglądać mój blaszak i robieniem jakby zwykłej twarzy. No jak na ten etap i na ten czas, który już minął, trochę słabo. Mam nadzieję, że nie zapomni przyciemnić tego. To oczywiście idzie w taki bliski realistik. Mm. Ciekawy początek. Nice to see the progress. I really like how you use a general base color first and detail later, because it's very important to move from general to specific details. No to już daleko jest, w sumie tak naprawdę. Na ten moment chyba mój faworyt. Widać, co to za postać. Tak. I już jest faktycznie całkiem dobrze dopracowana. Wow, that's some progress. In just one hour, you have done quite a bit. Yes, I'm trying to do my nose right now, but it's very hard to like do the illusion. Before you go into the details, mattify everything, because you don't want to paint little details on a like creamy surface. But I think so far you are doing great, and it's great that you're doing the details of the eyes last, because, you know, after so long, it might smudge. Co tu się tak naprawdę dzieje? No jakaś kreska brokatowa. Jest bardzo mało zrobione, tak jak dobrze mówię, szczególnie w porównaniu do Kai i do Marcina. What products are you going to be using for the metallic part? I wanna like mix some SFX, and I wanna put pigments all over my face so they just like glow. Looking great, but I would suggest that you move a little bit faster. Okay, thank you. Start on the illusion part, yeah. Już się zaczęło. To będzie brokatowy? Tak, ona będzie chciała osiągnąć efekt metalu. Pigmentem, ale wtedy może łapać też te błyski w miejscach, w których nie chcemy, żeby łapało. No, dokładnie. Została godzina, a tej iluzji ja jeszcze nie widzę. No tutaj mam wszystko tak mniej więcej zarysowane, a chciałbym się jednak skupić na tej mojej iluzji. Blaszany drwal składał się z kilku metalowych kawałków. U ciebie na razie widzimy jeden. Czy ty będziesz jeszcze to jakoś definiować, dzielić? Nie, postanowiłam go zrobić w wersji beauty pięknej, żeby był ładniejszy. Robię to, co mogę i jeżeli tak uznają jury, no to już jest ich zdanie. Ale chociaż z drugiej strony wygląda jak posąg, a nie jak metal. It's looking more realistic now. I'm liking it. I think that it's important to maybe draw some plates in the metal area. Śruby są świetne. Śruby są super. Dopracowujcie swoje prace, bo jeszcze nie jest idealnie. Nie wszystkie kropki wyglądają jak śrubki. Jeszcze ucho też czernią. Pomaluj tutaj jest łysa. Wyróbcie się w czasie, bo zostało go bardzo mało. Uwaga, ostatnie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Odłóżcie pędzle! Brawo, kochani! So Marci, I really like how you added the stitching and the fabric details to tie up the entire look. It really makes me feel like it's you know, the texture of a scarecrow at this moment. And I also really love the creative use of your bald head and the neck, the cinching of the neck and the hole in the head. It's a nice add-on for the illusion to make people understand it's a scarecrow. But I really like how you tied the entire look up with the stitching and the textures of the fabric. Makes it look very artistic. You're definitely technically skilled. And I can see that you put a lot of effort and time and energy on the little details. So great work. Marcin, patrząc z perspektywy iluzji, jak dla mnie byłeś jedyną osobą, jak widziałam na podglądach, która faktycznie trochę mnie oszukała, bo rzeczywiście miałam wrażenie w pewnym momencie, że to są twoje zmarszczki, bo się gdzieś zapatrzyłam i tak
serio i miałam rzeczywiście element zdziwienia i to jest chyba to, o co nam chodziło. Ja jedyne, do czego chciałbym się przyczepić, to do klatki piersiowej. Ja wiem, że chciałeś stworzyć efekt iluzji materiału, tak? To niestety, no myślę, że też to widzisz, że zdaję nie do końca. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego też chciałem troszeczkę też pograć tymi dziurami, wcięciami, żeby w dalszym ciągu jakby nie odskoczyć za mocno od efektu iluzji. Ja się zgodzę zresztą, tak jak było z tym właśnie, że szyja mogła być troszeczkę bardziej ciasno zrobiona. Mimi, please share your opinion on Elisa's work. Hi Elisa, first of all, you look beautiful. Thank you. I love the blending of the metal part. It looks like metal now. At the beginning, I was a little bit concerned because it looks more like sculpture, but I see that you added more highlight, so it looks more metal-y. And I really like how the beauty part of your face, it looks like it's sitting on top of the metal. So that means that the shading was also well done. And I also wish that you had done a different design on each eye. Like maybe on the metal part, you could have incorporated like a metal plate on the eye as a cut crease and then another beauty eye. So the different, the contrast of the two sides is going to make it more aesthetically pleasing. Elisa. Szkoda mi, że nie posłuchałaś rad Mimi o wiele wcześniej, bo uważam, bardzo dużo czasu zmarnowałaś na samym początku i ewidentnie i te plejty, które później doszły, one są niedopracowane. Tak, rękę mi oceniając pracę jako całość, no to rzeczywiście no, do poziomu tutaj dziury musiałabym tutaj rzeczywiście to obciąć, a tego się nie da. Dla mnie nadal to nie wygląda metalicznie. Uważam, żeby uzyskać efekt metaliczności skóry, uzyskać iluzję, musisz bardziej wyodrębnić i zaznaczyć bardziej na biało konkretne elementy twarzy. To, co podoba mi się najbardziej, estetyka, bo moim zdaniem jest jedna z lepszych teraz z tego, co dzisiaj widzieliśmy. Bardzo podoba mi się też brew, która jest zakryta, bo jest zakryta na naprawdę wysokim poziomie. To, co mi nie do końca leży, to właśnie z tymi płytkami, to, co już było powtarzane. Fajnie by było, jakby była jakaś na żuchwie, coś, żeby tego było po prostu więcej. I to cieniowanie, bo mimo to, że wiem, że przycieniowałaś to mocniej po naszych uwagach, ta głębia mogłaby być jeszcze troszeczkę większa. Myślę, że to by wyglądało też lepiej. So, Mimi, the voice is yours. Hi, Kaya. Hi. So, I'm very impressed by the final look. I think you look beautiful in the photo especially, and I really like how you utilize the hair as lion's hair. So that is definitely an added element for the illusion, and it boosts the illusion by quite a bit. I also really like how you use the green color as the potion. Overall, it looks very aesthetically pleasing. It reminds me of nature, and it also has a story behind your look. I wish that you have detailed a little bit more on the fur of the lion to make it look a little bit more realistic. The eye is very nicely done, but I also wish that you put more vibrant colors and put more detailing on the highlights and the contrast of the pupil so it pops more. Kaju, uważam, że super robota. Super odwaga, jak na lwa. Bardzo ogólnie mi się właśnie podoba ta lwia strona. Fajnie, że dodałaś właśnie te włosy, że w ogóle o tym pomyślałaś. Też bym bardziej się skupił na detalach futra, żeby to bardziej zaznaczyć, żeby było jeszcze bardziej realistyczne. Ogólnie jeśli chodzi o to oko, to bardzo fajnie to wygląda. Faktycznie o wiele lepiej na zdjęciu. Ja bym troszeczkę bardziej jakoś wkomponował, coś zrobił z szyją i z dekoltem, bo trochę to jakoś tak się gubi, trochę jest brudno, tak trochę messy. Ogólnie wygląda jak lew, jest iluzja, dałem się nabrać. Część lwa, oko mi się podoba, natomiast część tej twarzy, brakuje mi właśnie tych detali, tego futra, bo tak, taki trochę, wiesz, wyszedł jeden, jednolity kolor, jakby taki face painting dla dzieci. Takie, wiesz o co mi chodzi. Nie widziałeś sowy, wiesz. I brakuje właśnie mi tego, tych detali, o czym tam mówiliśmy, żeby tych włosków było ciemniej, jaśniej, żeby, wiesz, było... Starałam się, ale po prostu to się jakoś tak... No, źle robiłam po prostu. Okay. Super, Kaja, dzięki jeszcze raz i super brawa za odwagę. Dzięki. Dzięki, Kaja. Dzięki. Bye. I think that, you know, the looks, the final look surprised me. It's...
You know, I'm glad that each one was able to tie the look together in 30 minutes to make it cohesive. I think that each one does have weaknesses and strengths that are very different from each other. To była najdłuższa sesja jury. Prace były doskonałe, więc o wygranej zdecydowały detale. Kochani, to jest wielki finał! Chciałabym zaprosić na scenę naszych finalistów. Marcin, Eliza, Kaja. Kaja, walczyłaś dzielnie, ale po prostu inni byli lepsi. Nie poddawaj się, bądź dumna z tego, że dotrwałaś do finału. Działaj dalej i zaskocz nas za rok. Trochę smutno, wiem, że nie pokazałam moich wszystkich umiejętności, ale może za rok, kto wie, może się zgłoszę, zobaczymy. Jedno z was wygrało. Zrobiło dziś fenomenalną pracę. Pracę, w której widać nie tylko ogrom determinacji, ale również świeżość i nietuzinkowe podejście. Tytuł najlepszego studenta Makeup Influencer Academy otrzymuje... Marcin. No może jest mi przykro, że przegrałam, ale przegrać z cięciorem to jak wygrać, także jakby jubo! Maciej! Bingo! Otrzymałeś wielki czek na 25 tysięcy złotych od NYX Professional Makeup. A oto zaproszenie do kampanii dla drogerii internetowej kokolita.pl. Gratulacje! Nawet jeżeli czasami się komuś noga podwinie i na przykład odpadnie, tak jak ja, to można wrócić i można jeszcze wygrać, więc dla chcącego nic trudnego. Brawo! Ogólnie emocje były jak na grzybobraniu, naprawdę. Done. Pobyt w Akademii super. Pomimo tego, że wstawaliśmy rano, chodziliśmy spać późno, to były imprezki, były godzinne pogadanki ze znajomymi. To było tak intensywne kilka dni. Najbardziej podobał mi się ten dreszczyk emocji, który towarzyszył każdemu zadaniu tutaj. Codziennie rano budziliśmy się z taką myślą, co oni jeszcze wymyślą. Jestem mega zadowolona, że mogłam wziąć udział i nauczyć się czegoś od wielu osób. Przede wszystkim tego, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu i myślę, że to będzie coś, co będę kontynuował na dalszej drodze. Serdecznie polecam każdemu takie doświadczenie, bo po prostu tak mi szkoda, że już to jest koniec. Nie chcę płakać! Profesjonalne kosmetyki i kreatywne makijaże uczestników Akademii zadbał sponsor główny programu, marka NYX Professional Makeup.